Siema wszystkim, w pierwszym odcinku zagrajmy w Magickę. I razem ze mną, jako że jest to gra koopowa, jest pewien gość. Witam wszystkich. Tak, powiedz coś więcej, bo to krótko. Krótko, nie narzucam jeszcze limity, nie? Tak, bo to jest bardzo profesjonalne zagrajmy i trzeba powiedzieć przynajmniej 10 zdań na początku. No tak, tylko co ja mam powiedzieć jak właściwie? Podpowiedz mi, Fio. Pierwszy raz kręcę z kimś w kooperacji. Imię, nazwisko, PESEL, szkoła, data zamieszkania. Mhm. Dobra. No nie wiem, no to tak, żeby widzowie wiedzieli, z kim będę grał, chociaż w sumie niektórzy będą znali ze streamów. Ale dla tych, którzy na streamach nie bywają, możesz jakoś opowiedzieć o sobie. No dobra, no to opowiem trochę o sobie. Sam prowadzę kanał na YouTubie. Nazywa się Projekt Pierścień. Co mogę tam powiedzieć? Mogę powiedzieć, że zajmuję się modami do gier. Na pierwszy ogień poszły tam mody do Gothica. Póki co sam jestem w trakcie nagrywania Mrocznych Tajemnic do Gothica i mam tam kilka swoich projektów, które chyba są tak rzadkością, albo przynajmniej sam nie widziałem na polskim YouTubie. Otóż robię po prostu zwykłego let's playa z jakiegoś tam moda i potem wraz z widzami będziemy robili takie podsumowanie, taką recenzję z samego moda. Będziemy oceniali tam kilka rzeczy, dubbing, fabułę i nie tylko. Więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to tam Feo w opisie poda link do kanału i także do mojego fanpage'a, bo tam głównie będę podsyłał ankiety, żeby każdy mógł ocenić. No cóż, póki co mam... Ja to mam marne 70 widzów, więc póki co samych recenzji jeszcze nie robię, tylko robię let's play'e. A cóż, no chyba tyle. No więc, tak jak Wiśnia powiedział, ja podam link tego kanału w opisie, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to tam sobie może kliknąć i sprawdzić. No, a właśnie, Feo. No. Bo zapomniałem powiedzieć, jeszcze jedną taką rzecz. Także prowadzę jeszcze jedną stronę na homikuj.pl. Staram się tam zbierać różne mody, robić opisy. Jak ktoś będzie zainteresowany, to też tam może zajrzeć. No i chyba tyle. No okej, okay. I teraz tak, w co gram? Jest to Magicka, jest to, z tego co mówi Wikipedia, popularna gra akcji i jednocześnie hack and slash, więc jesteśmy adapterami magii, tak? Uczniami. I cóż, właściwie tyle wiemy na start, zaraz cała fabuła ogólnie się sama wyjaśni w intrze, tak jakby. Także myślę, że na start była na tyle. I możemy zaczynać. Co tam jeszcze mogę powiedzieć, że na samym Gothicu się to u mnie nie skończył na moim kanale. Tak, więc jeżeli ktoś bardzo tęskni za moim Gothiciem, to może sobie wejść do niego. Tak, tylko nie jestem w połowie tak zajebisty jak ty. Dobra, to... Aha, lama, nie ma Gothica na kanale. Nie, koniec, wywalam cię, gdzie tu jestem? Gdzie tu jest pan? Nie umiem cię walić. Dobra, lecimy. Start. 3, 2, 1. I będzie filmik. Będzie filmik. Stay a while and listen, and I will tell you a story. A story of dungeons and dragons, of orcs and goblins, of ghouls and ghosts, of kings and quests, but most importantly, of wizards and vampires. Well, a story of wizards. Once upon a time, in a land known as Midgard, there lived a powerful wizard named Grimnir, who sought to harness the power of all magics, ancient spells crafted in times long forgotten. With such knowledge, he might enable the wizards of the Order of Magic to spread eternal peace across the lands. But the Order of Magic instead felt threatened by his ambitions, and in the shadows they schemed and devised a treacherous plan. And so,
Grimnir's disciples were expelled from the Order, and he himself was for all time imprisoned at World's End. All because of his dangerous lust for knowledge. Grimnir's dangerous ambitions dashed, the world was safe once more. Aside from the increased number of monsters attacking the good villagers. And of course the warlord Khan, who had united the orc tribes and now threatened the great city of Havengir. But in the dusty gloom of Castle Alderheim, where the Ord's finest pupils were about to embark. Ever. I to już tyle? Chyba. A dobra. Myślę, że mi się zwiesiło. To już tak. Gadaj dalej. Ogólnie znowu zapomniałem sprawdzić, jaki to jest język, w którym oni gadają. Kurde, mieliśmy to już wcześniej zrobić to kilka razy. Ty wyglądasz jak... Co ty... Widzisz, ja wiem co wybierać, żeby było fajnie. To masz jakieś dziwne rzeczy. Świecę w ciemności, ha. Nie, zbadaj. Ten sprint idzie jak krew z nosa, what the fuck? Dokładnie. Ogólnie nie wiem, czemu wszyscy przywódcy orków nazywają się Khan. W Gothiku 3 też był Khan. Tak, nawet nie zwróciłem uwagi. No. Dunka Dunka. Nie wiem, że będzie mnie śmierzyć do Dunka Dunka. A taki spoiler. Próbowaliśmy nakręcić magikę kilka razy, więc trochę wiemy. Czyli i tak nic z tej gry nie umiemy. Przynajmniej ja. No ja tak. Muzykę włączyłem? Opcję, dźwięk. Nie, no jest muzyka. A tam to trochę głośniej. O. Nie no, u mnie jest okej. Okay. Dobra. Bo nie było słychać. Ale impreza. Teraz na dół. Dobra. Surrender! Pamiętam. Jaki spoiler. Dawaj. O, Tyranie! Ty Grimnir, ty skapanida! Jeeeeee! A to śmiesznie wygląda. Nie. Pstryk. Banana. Gdzie banana? Magika to gra, w której możesz eksperymentować i łączyć ze sobą nawet 5 rodzajów magii, aby tworzyć zaklęcia. Eksperymentowanie jest ważne, masz do dyspozycji tysiące kombinacji. Dobra, nie masz. Ej, czemu ty wziąłeś broń i ja też dostałem? Nie wiem. Ale to... Mnie to nie można było. Jak to było właściwie? O kurde. Ej, miałeś mieczem przebić. Nie, ja właśnie to przebiłem, patrz. Jakie to jest fajne. Co ty kurde za Jedi jesteś w ogóle jakieś. Rzuć we mnie tym. Jakie to jest OP. Widzisz, ja wiedziałem co brać. I tak się pewnie leczyć nie będziesz mógł. Ja się założę. No zgadłeś. Wiedziałem. Zawsze wybierzesz jakąś zajebistą postać, co okazuje się, że potem jest do dupy. Brawo, 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 brawo. A no tak, faktycznie się nie mogę leczyć. Co za dym. Stryk. Dobra, idziemy. Okay. Idziemy po magię ognia. Banana. A tu jest magia ognia? No, F. No. A. Ej, no bez nadziei, że się znowu nie mogę leczyć.
nie możesz wybrać normalnej postaci, ty to zawsze wybierzesz jakiegoś... Nie no, no wiesz, że w następnym odcinku wezmę kogoś innego. Podróż teraz znajduje się kolejna pochodnia, aby coś tam połączyć ziemię i ogień. Łączy ziemię i ogień, brawo. Geniusz? Pozapominałem to i owo. Co za frajer. O, zajebista postać, najlepsza. Świeci się w ciemności, nie pyskuj. To się liczy. Świeci w ciemności. Byliśmy bardziej bezpieczni. No. Już aha. To... Dobra. Aha. Ty jakoś shifty chyba, bo trzeba. Ty to robisz, prądem... ja mam zrobić. To weź... Nie wiem. Po wychylnięciu możesz zasilić prądem oba generatory, bla bla bla. Aha! Bo ja się leczę prądem. Shift i prawy przycisk myszy, co? No, dokładnie, miałeś rację. Z czym? Shift i prawy przycisk myszy. Ja przeczytałem, co to pisało. Ty, tylko ja się leczę czymś zupełnie innym. Elektrycznością mogę się leczyć. Dziwne. Aha, czyli ty się leczysz elektrycznością, tak? No. Ja nie wiem, zrań mi trochę. Czekaj, zranię cię bardziej. No właśnie mnie leczysz, nie? Okej. Okay. Nie, starszy? Ja, no? Ja jebix. Magia mrozu. To jest zajebiste. Można się utopić w winie. What the fuck? Nie, nie będę pokazywał. Dobra, ja idę za tobą. Jest okej. Okay. A fuck. O. Mi się wyświetliło właśnie. Magia wody. No mi też się wyświetliło, dlatego fuck, fuck. Pstry. Co się dzieje? Nie wiem, o, książka, ale się pozwy... Książka. Poznajesz pęd. Ej, jak jesteś mokry i elektryczności użyjesz, to jakoś to lepiej działa, czy coś? Nie, sam z siebie ranisz. Ha, ale no przecież ty jak... Ale czekaj. Musi się ogniem ten uderzyć. Pęd. Pstryk. Aha, muszę, dobra, nie. Samego siebie się tak podpalić. I potem używamy pędu i przebiegamy. Nie wiem, moja postać po prostu taka jest. O, no właśnie. Okej. ASF i spacja. ASF, czekaj. I teraz. Jeeeee! O, pierwszy raz dotarliśmy. Ale weź mi z drogi. Dobra, AS, pstryk. Wow. Takie kombo. Takie kombo, że nikogo nie trafiliśmy. Dawaj, kombo. Oj, ops. Aha, ja cię leczę. Ja cię już nie. Dziwna postać. Stryk. Ej, sorry. Ale chcę uciec. Czekaj, zostaw go. No chciałem, żeby go zgniotło, no. Patrz, jak teraz sam jego szczątki zgniata. Chochliki to tchórze, ale pekują, gdy coś tam. Nie przeczytałem. Mało czytasz. Ja mało czytam. Dobra, ja klikam dźwignię. Zbadaj. Podoba mi się te kółko. Ej, chciałem... Widzący obserwa... No bo tam była tabliczka na ścianie. Dobra. Magia obrony. Masz kółkiem. Tarcza masz szmato. To ja tu postoję. A patrz, jakie to jest mocne. Tylko z tym samym zabiję. Mówię, OP shit, kurde. Się leczyć nie mogę. Chwała dla mnie, ja go zabiłem. Masz kółkiem. Dzięki. O, dunka. Wow! Nie rapa! Pisek Titurner Fritzl. Nawet wizytę. Winiucha każdego. Widzący. A może jest ślepy? Nazywasz ożywienie. AF to chyba było, nie? Słuchaj, nie wiem.
Dezorientacja. O, ja lubię. Mhm. Tak, tak, tyle wspomnień. O. Czekaj, AW? Bijesz i leczysz. Tak. Patrz, bije cię i cię leczę. Czekaj. Jakiś deszcz ognia tu jest? Może jest, ale nie ogarniam. Kula ognia. Magia. To co się... O, to jest zajebiste. Stryk. Dobra, a jak zrobię tak? Kamyczek z siłą ciemności! O! O, no i poszedł. Dobra, więc mamy pewne problemy techniczne, zaraz do was wrócimy. No okej, witamy po krótkiej przerwie. Bo ktoś spieprzył i komputer mu się wyłączył. Tak bez powodu mi się wyłączył i zepsuł mi klip z mojej strony. Jeszcze. Także na jego kanale ja będę musiał też wrzucić mój klip. Tak żeby też nie było, to zagrajmy będzie na obydwu kanałach, tyle że z dwóch różnych perspektyw, mimo że tutaj perspektywy za bardzo się nie różnią od siebie. No i pierwszy odcinek będzie na dwóch kanałach z mojej perspektywy, jako że właśnie klip u Wiśni się uszkodził. Mów dalej. nie, dobra, nie będę sobie przeszkadzał. No i chyba tyle. Nie wiem, czy ja o czymś zapomniałem jeszcze, czy coś się wydarzyło. Nic, bo po prostu chodźmy dalej. Dobra, no to idziemy dalej. Ich może zostawimy już w spokoju, co? Oni są biedni. Zostaw te, dobra. Te kulki analne. Oj Boże. Czemu to tak nazywa? To są zwykłe kulki. A skąd wiesz, że to są zwykłe kulki, co? Sprawdzałeś? Nie, wolę nie. Dobra, i tu trzeba było wejść. Czekaj, wezmę to. Co za OP shit? Ahaha. Użyj, bo tu było coś za... Mam, tu jest, chodź tu, podejdź tu. Ale to ty, bierzesz, nie? No, ale nie mogę tego podnieść. Tu była laska Gandalfa, jest. No co za gnój? Co za... Nie mogę się podnieść, no sorry. Nie. Fuck! Zginiesz marnie za to. Nie. Zostaw mnie. Chodź tu. Raz powiedziałem, oh fuck. Sorry, ja to mam OP shit. To, żem zrobił. Płoń. Patrz, zrobiłem se ta. I sam nie niewidnego człowieka. Oj tam. Halo. Jakim ty OP shitem grasz? To się nie liczy. Dawaj mój kostur. A zaraz pewnie będzie inny. Bra. Ah, Junie. To bar jest pasem nory. To pasa weterny. No okej, cieszę się. Jest tam pełno goblinów. Na pewno to mnie... Spam. King's Quest. Ten ma sobie jeszcze po hasa. Haha, XD. Jedziemy! Ale magia! O fuck! Jezusie Nazareński, co się dzieje? Jest okej. Idę, dobra. Jesteśmy! Udało mi się! Jest książka! W połowie wpadłem, ale to nieważne. Smar. Wieża. Kwiatasa. O, koleś żyje. O, szkoda, że nie rozwiązę problemu z serem. Tam? Jeszcze. Nie wiem, czy to coś jest. Dalej jestem mokry w ogóle. Przez magikę. Ha! O, czekaj, wpadnie do wody teraz. Dawaj kostur. Fuck. Nie, wtedy wpadnie do wody.
A ja bym zdążył wziąć. O, szybko, szybko, szybko. O, taka kooperacja. Wow, i nikt nie umarł. Najlepsza kooperacja na świecie, nie ma lepszej. No, na bank. Stryk. Co ty robisz? Smar. Co ci daje ten smar? Most szlak. Spowalnia przeciwników. Most szlak trafił. A tak nie... O Jezus, tu można spaść? Chyba tak. Ja myślałem, że to taka niewidzialna ściana się zrobi. To tylko w Gothiku 4. Aha, hejtujmy Gothika 4. O, punkty kontrolne. O. Dobra, punkt kontrolny. Szybko, żeby mi się komputer znowu nie wyłączył. Uruchom. Nie kliknęłeś uruchom. Bo nie mogłem. Ja się nie mogę ruszyć, what the fuck. Zabij mnie. Dobra. Dzięki. A, S. A, W, A. W, A. Dobra. Dziękuję. Co się dzieje, kiedy nie możecie się ruszyć? Każcie przyjacielowi zabić. Działa? Działa, jak widać, no. Magia. Mogę po prostu pójść wyżej, by nas przyniosło do kolejnej części. O, to jest ten quest. Ja go pamiętam. Nie jestem czarodziejem. Jestem magią, kobieto. Na co widzicie odcinek jestem magiem? O, to jest myśl. Tak, to jestem będzie... Jestem magiem, kobieto. To będzie bardzo oryginalne. Jeee! Macie smart. Co? Aha. To... What the fuck ty w ogóle robisz? Nie fuck! Wiem. To i pstryk. Oni się dziwnie palą. Skończymy się, że ja zanim w ogóle doszedł do tego goblina. O smart. Ja ich zrobię, koniec, skończyło się, tak. Bałwany! Wyzwól się, stacja! Macierz nożyka! Dobra. Ej, jest progres, nie zabiliśmy tej babki od questa. Czekaj, w końcu się dowiem, co mówi. Dobra, porozmawiaj. O ty gnoju. Jak, to nie ma nagrody za questu? A, pas robi smar, patrz, i ślizgam się. Ślizgam się. To jest smar? No. Ale się, aha. I co to niby daje? Że się ślizgasz. Ślizgasz się. Użyj. To się klika, a nie. To gdzieś w ogóle było? Żniwa! A, jakaś broń. Sherlock Holmes. Dobra. The fuck? A, to jest ten kamień. Nie, ja myślę... Nie, ja chcę mu wyjebane. Chodź tu. Co? Ja chcę mój poprzedni. Zniknął. Kurde. Twoje przeznaczenie. Czemu ja tą bronię nie mogę bić? Wyjebane, idę. No chodźże tu. Idę. Czarowałem. Magia nie istnieje. Czy musisz przywoływać jego słowa? No daremno. Zaraz zobacz, jaki to damage robi. Jestem taki spowolniony. Pstryk, jeep. I te wybuchy tam w tyle. O. Za dużo wypiłem, nieważne. 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 To jest wytrzeźwienie natychmiastowe. To jest jeden z najbardziej przydatnych skillów w całym życiu. Masmar. Nic mi to nie dało. To nic nie daje. To zajebiste czemu. A, dobra. O, ty dałeś nogę. A, masz moją nogę. Trole to są tylko w internecie. Czyżby to twój budzik? Nie, to czasami, że się skończył czas.
Hopsblada. Ja mu pokażę. Ja już mówiłem, trolle to są tylko w internetach. Nieprawda. Trolle istnieją. Nie, tak jak magia. O. Victoria. Hjälpen, tak. Vi ser makten i manken. Je people harvinder, her order je past. Je tyta ni var superlög så ni klarar ne. Ja. Idźcie sobie sami jednak. A my co zostaniemy? Dawaj topór. Gdzie masz topór? O. Podnieś. Otrzymujesz topór kapitana, hazia demony. Dobra, i ogólnie to tutaj skończymy pierwszy odcinek, jako że czas się skończył, tylko sprawdzę, czy coś tutaj jeszcze nie leży. Nie, tutaj chyba już nic. A da się to otworzyć? O, i właśnie mój kot się dobija do pokoiku. No dobra, no to kończymy odcinek, także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Na razie, ludziska.